Druga część Piły zaczyna się od dantejskiej sceny, kiedy to widzimy człowieka w samych majtkach, siedzącego na krześle z przykutą specjalną obrożą, z dwoma częściami w kształcie ludzkiej czaszki, wypełnionymi gwoździami. Taka pułapka na niedźwiedzie z dodatkiem. Odpala się nagranie wideo, a w nagraniu wideo jest on. Nasz ulubiony Jigsaw. Z nagrania dowiadujemy się, że koleś na krześle ma na imię Michael i zostaje testowany za bycie. Społeczeństwo nazywa takich kanalium szczurem. Albo po prostu konfidentem. Jego zadanie polega na tym, żeby za pomocą skalpela wyciągnąć klucz, który znajduje się w jego prawym oku. Ma na to minutę. To znaczy minutę po tym, jak oderwie pułap. Cóż. Zadanie się rozpoczyna, on odrywa. Nie chce, nie daje rady. Zbytnio się boi, nie poświęci swojego oka, by siebie ratować. I... jak pokonać tę pułapkę, Szymon? Jak to zrobić? Mam tutaj tablicę i na tej tablicy mamy rozwiązanie. Oto przykładowy schemat tego... To jest Michael, ok? To jest ta pułapka. Tutaj jest boks z narzędziami, które mogliśmy zobaczyć w filmie. Jeżeli boks z narzędziami położyłby nad głową albo stolik, albo krzesło, cokolwiek, mógłby, kiedy pułapka się zatrzaśnie ją, mówiąc tak językiem gamerów, zbugować. Okej? No ale tak się niestety nie dzieje. Michael zostaje kropnięty. Po paru minutach poznajemy detektywa Erika Matthewsa. Ten wpada na miejsce zbrodni, widzi, że jest coś napisane, że Jigsaw poluje na niego i każe mu się zastanowić. Ten zastanowił się na tyle, że przypomniał sobie, że na puławce jest napisane Wilson Steel i to tam właśnie udaje się z grupą detektywów, z grupą policjantów i tam dzieje się zabawa, ponieważ no, policjanci niektórzy wpadają w pułapki, jednakże mimo wszystko koniec końców udaje im się złapać Johna Kramera, a.k.a. Piłę. Tam dowiadujemy się, że jednak Johnowi nie może stać się krzywda. Dlaczego? Ponieważ zaczęła się gra, którą widzimy na monitorach. A co najciekawsze, na jednym z monitorów znajduje się Daniel wraz z grupą ludzi. Daniel to syn Erika, z którym ten nie miał za dobrych kontaktów, ponieważ jak się okazuje, Daniel lubi nią rozrabiać z prawem oraz no po prostu Erik jak zwykle go ratuje. Co więcej, znajduje się tam też grupka ludzi, którzy nie wiedzą jak są połączeni. My wiemy, są połączeni w następujący sposób. Otóż wszyscy ludzie, którzy się znajdują w pomieszczeniu za wyłączeniem Daniela, są ludźmi skazanymi przez Erika. Erik nie, że skazał ich, ponieważ byli niewinni, tylko podrzucał im dowody, ale to jest istotne później. No cóż, tam mamy scenę taką przywitania lekkiego, poznajemy znowu Amandę, czyli tą, która uwolniła się z pułapki, z pierwszej części pili, z tej pułapki, odwróconej pułapki na niedźwiedzie. No i cóż, znajdują nagranie, w tym nagraniu jest powiedziane, że wszyscy macie szyfr do sejfu, który znajduje się na środku pokoju, w którym jest antidotum, bo właśnie to jest istotne. Antidotum będzie im potrzebne do tego, ponieważ przez 2 godziny, kiedy gra się będzie toczyć, oni będą wdychać gaz. Gaz, który słynął z tego zamachu w Tokio. Jednakże wracając, gaz będzie się ulatniał przez 2 godziny, gra kończy się po 3, więc warto znaleźć to antidotum. Powiedziane jest to, że klucz do sejfu, w którym znajduje się jedno z kilku antidotów, jest w głowach ludzi oraz trzeba szukać po drugiej stronie tęczy. My już za pomocą niektórych badań piły wiemy, że będzie chodziło o tył głowy. Jednakże oni nie wiedzą i próbują się wydostać. Znajdują klucz, gdzie jest dodatkowo karteczka z napisem, żeby nie używać tego klucza przy drzwiach, które są po prostu w tym pokoju. Niestety ci używają i zostaje kropnięta jedna z osób. Sprowadź ten.
Później drzwi się otwierają i zaczyna się zabawa. Jest szukanie, taka ciuciubabka. Ciuciubabka. Ale widzę, że różowa jest o wiele lepsza. Chciałem poznać twoje imię. Cześć kochana, jak się nazywasz? Wiem, że dzieli nas prawdopodobnie kilka tysięcy kilometrów, jednakże chciałbym mimo wszystko spróbować. Na to chciałabyś dać się porwać? Poddać się szale. Dobra, ale już. Jedyne drzwi, które otwierasz, masz między nogami. Tak, stajesz sprawę, to ja bardzo. Koniec końców wygrywa blondyna, która znajduje drzwi do piwnicy. I w tej piwnicy jest kolejna zabawa, można tak powiedzieć. Zabawa przygotowana dla Obiego, czyli jednego z ludzi, którzy są tam umieszczeni, która to osoba, jak się później okazuje, pomagała w porwaniach całej reszty. Blondyna zdradza to. Jednakże wracając, Obi dostaje zadanie, żeby za pomocą żeby wejść do pieca, ponieważ tam znajdują się dwa antidotia. No i ma je wyciągnąć po prostu. No tylko debil by nie wiedział, że coś się tam odwali, prawda? Jednakże Obi wchodzi i ci, cała reszta, zamiast trzymać drzwi od tego pieca, wiedząc, że tam się może coś odwalić, bo widzieli, co się działo ostatnio, nic, zero. Nawet moja ukochana czarnulka, którą uwielbiam. Znaczy, bardzo mi się podoba, dobra, never mind. Rozpoczyna się palenie. I tak szczerze powiedziawszy, Obi miał dwie opcje. Wydaje mi się, że po pierwsze, te dwa antidotia to był decoy, to była pułapka, to była podpucha, trzeba było wziąć jedno, bo jak widzieliście, po jednym nic się nie odpalało, dopiero po drugim odpalały się ognie, zatrzaskiwało się wszystko. Druga opcja to jest to, żeby przekręcić, tam był taki napis twist, diabełek. Cholera wie, czy to byłby gaz i by jeszcze dalej szybciej się tam, wiecie? Trzecia opcja to jest po prostu ta, żeby szybciej zbić tę szybeczkę, która koniec końców zostaje zbita, tylko że za późno, jest też w sumie za mała, no, światełko w tunelu, no. Najbardziej, jest też taka opcja tego, bo tam od środka, w tym mechanizmie, tam jest taka zapadnia jakby, co nie? I jakby ją kopnąć nogą, to też jest opcja tego, żeby się uratować. No jednakże Obi zostaje rozproszkowany, co nie? To jest taka kremacja szybka dość. Później mamy rozmowę Erika z Johnem, gdzie dowiadujemy się, że John ma raka, John próbował, no generalnie dość ciekawa rozmowa pod samym względem takiej natury filozoficznej, więc zapraszam was do tego, żebyście sobie ją obejrzeli. Ja bym panią bardzo chętnie poznał, stestował. Wiem jeszcze kto. Może któraś będzie chciała się zapoznać bliżej ze mną na gogiel, mogiel. Z tej perspektywy w sumie wydaje się ruchable. Never mind. Później mamy kolejną zabawę. Odnajdujemy kolejny pokój, to znaczy Xavier, czyli ten największy osiłek. Powiedziałbym, że czat, Skarek, ale never mind. Dostaje zadanie tego, żeby na środku pokoju jest wielka dziura. W tej dziurze jest stos igieł, które są prawdopodobnie już używane. No i w tym stosie igieł znajduje się klucz i trzeba tak przekopać te igły, żeby ten klucz znaleźć i ma się na to 4 minuty, inaczej drzwi do prawdopodobnego wyjścia się zamkną na amen, trzeba będzie szukać czegoś innego. No i cóż, zadanie niby dla Xaviera, ale on rzuca Amandę i Amanda szał ciał po prostu następuje. No i w ogóle moglibyśmy się zastanowić, jak Amanda, która wpadła przez Xaviera do tego dołu pełnego igieł, mogłaby sobie poradzić. No, troszkę byśmy mogli pomyśleć, jeżeli zobaczycie, tam jest pełno tych kołdr, prześcieradeł, jakichś tam materiałów, prawda? Mogliby rzucić to Amandzie i Amanda by nie musiała dostawać tylu strzykawek w rękę, co nie, żeby to przekopać, tylko mogłaby kopać za pośrednictwem, no nadal rąk, ale owiniętych w ubrania i nie dostawałaby tych strzykawek, by ją tak mocno nie bolało wszystko. Jednakże znajduje klucz 10 sekund przed końcem, rzuca go do Xaviera, ten jednak niektórzy za szybko
no nie potrafią za szybko wyciągnąć, on nie potrafi za szybko włożyć i wszystko się zamyka. Jest mega wkurzony, bo to już jest godzina wdychania tego gazu, ludzie są już totalnie osłabieni, Amanda w szoku. No i cóż, w miejscu zbrodni Piły dzieje się nadal zabawa, można powiedzieć. Bardzo ciekawa zabawa, rozmowy, wstępne namierzanie i tak dalej, i tak dalej. Xavier na szczęście po chwili łączy wątki, zaczyna łączyć wątki tego, że warto byłoby zobaczyć te karki ludzi. Patrzy kark tego pierwszego kolesia, który dostał headshota, widzi tam, że tam jest cyferka 2. Wchodzi do pokoju, w którym jest ziomeczek z piecem, tam jest 11. Zaczyna łączyć wątki, aż koniec końców rozmawia z Jonasem. Dochodzi do szarpaniny i Jonas dostaje reprymendę. Taką na wieki wieków, amen. Blondie wymięka, ponieważ jak się okazuje, Blondie no nie jest zbytnio wytrzymała. Oraz pozostali dowiadują się o tym, że Erik to jest syn Daniela i Erik ich wszystkich sypał, więc mają wspólnego wroga, powinni go kropnąć, ale tak się niestety nie dzieje, ponieważ wszyscy wiedzą, że trzeba się ratować i współdziałać. Później jest namierzanka i napierdalanka, ponieważ Erik już nie wytrzymuje, John dostaje oklep. Następuje Xavier dostaje osiłeczek, no i zaczyna się totalna jazda. Wiecie, chodzi tam z tym nożem, wszystkim, dawajcie plecy, takie głupota. Przy okazji też widzimy moja ulubienica różowa, najukochańsza, to jest ta, której było zsuty widać przez cały film. I to zapamiętałem akurat. I która dawała na lewo i prawo pod nogę. Okazuje się, że wpada w najgłupszą pułapkę, jaką kiedykolwiek można sobie było wyobrazić. I też najłatwiejszą do uniknięcia. Ponieważ to działa trochę jak odwrócone kleszcze. Odwrócone kleszcze, zwykłe kleszcze. Lekkie wyjaśnienie tej pułapki jest najlepsze w ten sposób, bo wy ją widzicie. Jest takie, że to jest tak, tam ta trzecia ostrze jest tak, to jest tak, tutaj macie łapę, prawda? To jest wasza łapa. I teraz cztery palczasta. I teraz co by normalny, racjonalny człowiek zrobił, gdybym był na miejscu mojej kochanej różowej blondy, gdybym miał na miejscu kochanej różowej blondy? Nie wciapywałbym drugiej ręki do tego samego, bo były tam dwa miejsca na takie tegesy. Nie wciapywałbym tu drugiej ręki i usuwałbym miejsce na to, żeby konkretnie się nie uwolnić. Tylko bym sobie tutaj podparł tą ręką, którą jeszcze nie włożyłem tutaj to ostrze i bym kurwa wyjął tą rękę. No. A dodatkowo Tutaj jest to antidotum, co nie? Ona jest w ten sposób. I ta tempa, nie powiem co, ona wyciąga to jakby w ten sposób i to całe antidotum się rozlewa, zamiast po prostu go odgiąć, co nie? Z tego przylepu, czy z tej przystawki. I to jest głupie, to jest totalnie mega głupie i cieszę się, że ta... Nie wiem, co się z nią stało, bo koniec końców widzimy, jak sobie tylko spisuje numerek z niej, ale... No szkoda babki, ale jeżeli jesteś podobna do niej, to zgłaszaj się w sekcji, w komentarzach, na pewno cię rozwalę. Nie, dobra, never mind. Wszystkie dziewczyny jesteście piękne. Tak samo Blondie, która krótko później kropnęła, też była piękna taka. W sumie wszystkie dziewczyny są w moim typie. Nie, dobra. Ja wszystkie was uwielbiam. Jesteście kochane, najlepsze, najlepsiejsze. I o ile macie powyżej
15 lat, to już jesteście najlepsi. Dobra, pada policja i Erik, bo jak się okazuje, no warto by było podziałać. Z tym, że Erik wpada do prawdziwej kryjówki, w której rozgrywała się gra, a policja wpada do tej, z której było nadawane i streamowane nagranie, które było w grze. Bo jak się okazuje, gra, którą widzieliśmy, ona odbyła się wcześniej i była po prostu nagrana i streamowane było nagranie z tej gry na monitory, które widzieliśmy wcześniej. Jednakże wracając, widzimy pomieszczenie z Piły 1, okej, okay, tam wpada Xavier, Amanda i Daniel. A Amanda mówi, że no co, jeżeli nas zabijesz, Xavier, to nie będziesz widział numerku spod siebie, ze swojej szyi, i Xavier się po prostu robi coś, no nie powiedziałem, że niezwykłego, nie powiedziałem, że głupiego, ale coś takiego, a Jezus Maria, co naprawdę potrafi zmrozić krew w żyłach i sprawdza w ten sposób swój numerek, odcinając sobie kawałek skóry. Daniel, który uważał, który myślał, który wszyscy myśleli, że w sumie nie żyje, nagle bierze piłę, która była nam w pile 1 pokazana, co nie, bierze tą piłę starą z piły jedynki i... powiedziałem tak, Xavier, niektórzy dostają kosę w żebra, ty dostałeś piłę w gardło, więc no dość ciekawie. Wpada Erik do tego pomieszczenia z pół jedynki, jednakże światło jest pogaszone, to jest dość interesujące. Widzimy ciało Xaviera, ale nie widzimy Daniela, widzimy rękę, która jest w wannie. Erik podchodzi do wanny, wyskakuje Pigman, wali ciekawą w szyję. Jak się okazuje, później jest to Amanda. Detektyw pada na ziemię, traci przytomność, zostaje przykuty, tak jak w pile jedynce, przez Amandę. Amanda mówi, że jest jej bardzo przykro za to, że on jej zniszczył życie, ale z drugiej strony ją naprawił, bo ona robiła wiele złych rzeczy, ale nigdy nie dostała za posiadanie narkotyków, tak jak ją skazali przez Erika. No i znalazła nauczyciela, nauczyciel ją naprowadził, że to ona będzie kontynuowała dzieło Johna Kramera po tym, jak on umrze na raka. Wszystko kończy się oczywiście standardową scenką. Koniec gry. Można było pomyśleć, że widok pobitego Johna Kramera w ciężarówce mógłby zwiastować to, że Erik kropnie, że z Erikiem się nie będzie nic działo, ale Erik o sobie przypomni i Erik uwolni się z tej pułapki. Jednakże jak? O tym w kolejnej części, w części trzeciej. Jak uwolnić się ze wszystkich pułapek piłek?